dzielny Tabaluga, zuch i chwa. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash of Clans. I w tym odcinku zrobimy sobie mały challenge, zrobimy sobie małe próby. Także dzisiaj nasze baby dragony będą rywalizować z minionami. Także na czym to będzie polegało? Zabieramy sobie 30 balonów do wszystkich naszych armii campów i dwie błyskawice. I do CC na początku zabieramy sobie dwa baby dragony. I dzisiaj sobie stestujemy, co naprawdę jest skuteczne, żeby jak najszybciej wbić 3 gwiazdki na danej wiosce. No to co? No to możemy sobie zaczynać. I oczywiście pierwsze co robimy, to zbijamy sobie błyskawicami Airana, czy zbijamy, próbujemy go zbić. No i puszczamy baloniki w jednej linii jak najszybciej, żeby te defy pozabijały, te Archer Towerki, żeby pozabijały. Tu akurat był, tu jeszcze jest jeden Air Defense, tutaj zapomniałem o tym Air Defense, mogę sobie tam rzucić z dwa balonki. Ale dobra, leci, no i lecą nasze baby dragony, dwa baby dragony lecą, a baloniki sobie już czyszczą powoli, tu jeszcze zbierają te bomby, bach, bach, zobaczcie się ile tych balonów poszło, masakra normalnie jest jakaś. No i zostały tylko baby dragony i dopiero zrobiliśmy 30%, zrobiliśmy na wiosce. No i teraz ciekawe, czy wystarczy nam czasu, zostało 2 minuty czasu i myślę, że może się jakoś z tym ogarniemy. Także jeszcze jest jeden Air i jeszcze jest jeden Archer Tower. No i zobaczymy jak to wyjdzie, bach, ten Air, on tutaj chce zabić tego baby dragona. To nie są wymaksowane baby dragony, to są baby dragony na trzecim levelu, ale też naprawdę są bardzo mega dobre. No i zobaczcie sobie, bach. Ach, udało się, ostatnim tchnięciem załatwił tego Aira Defensa, załatwił właśnie baby dragon. No i tu został nam ostatni baby dragon, kanon go tuż nie sięga, kanon nie, zobaczcie sobie jak ten baby dragon, jak on zieje tym ogniem, normalnie jak smok wawelski, ciśnie army campy, on szybko zbiera. Zobaczcie sobie jaki on ma bardzo wysoki damage, skoro tak army campa szybko ubija. Bam, 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 leci sobie, bam, 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 jeszcze minuta, przyspieszmy ten atak, bo jestem bardzo zniecierpliwiony, czy uda się nam zrobić 100%. Czy będzie 1-0 dla baby dragonów, także lecimy, bach, dobra, przyspieszmy jeszcze 80%, 83%, jeszcze 42 sekundy, na szczęście nie ma tutaj nic po bokach, bo często można zobaczyć, że tutaj gdzieś po bokach są jakieś budynki porozstawiane, leci baby dragon, 10 sekund, 8, oj, co do sekundy się zmieścił i mamy 1-0 dla baby dragonów i wpadło oczywiście 100%. No i także jedziemy dalej i teraz do CC zabieramy sobie 10 max minionków, max, i dobra, zbijamy pierwszy oczywiście tego Air Defensa, zbijamy tutaj Air Defense, prawie już pęknął, tutaj czy te balony dolecą, jeszcze bomba, bum. No i już balony zostały porozstawiane, zobaczcie sobie jak ja te balony rzucam, jakoś tak fajnie, jest ich 30, jest ich naprawdę bardzo mega dużo, ale całe te wszystkie Wizard Towery, Archer Towery i te Airy walą w nich i to bardzo mega szkodzi tym balonikom. Zobaczcie sobie, miniony już wkroczyły do akcji, 10 minionów, leci max, jak one to szybko te budynki, bach, normalnie idą jak przecinak i tutaj już wszystko zostało zbite, czyli... czyli zobaczymy, czy będzie po 1, czy będzie dalej 1-0. Tu chodzi o ataki na 100%, to są testowane ataki na 100%. Właśnie na poziomie TH6, Town Hall 6. Lecą minionki, lecą. Aj, balony, zobaczcie, tutaj balony przeżyły. W tamtym ataku balony niestety pękły balony, ale tutaj jest coraz lepiej. Tu akurat nie było, znów CC nie było. Czyli to jest, staram się szukać z CC, no ale niestety jak tak wychodzi, na tym poziomie nie często się daje CC, także dobra, 98%. Ostatni, zobaczcie sobie ile jeszcze wojska przeżyło. Na ostatnim, przedtem w ataku został jeden baby dragon i nic nie zostało z balonów, czyli jest po 1, mamy po 1. Jupi! Dobra, i dalej teraz rywalizują smoczki. Rzucamy, oj, tu, tutaj było CC, tu było troszkę mega trudniej.
Ale mamy błyskawicę, jedną błyskawicę, błyskawicę oczywiście wywalamy w całe to CC. No i tutaj na tego słabego Aira, tutaj też były słabe Airy i bardzo mega słabe Archer Towerki, ale czy się uda zrobić 100% na tej wiosce? Mamy w CC 2 Baby Dragony i już te balony jakoś porozrzucałem tak fajnie. Bach, bach, jedna prawa, druga strona, lewa, lewa, żeby to wszystko wbijało. Archer Towerki, one strasznie niszczą te balony, te Wizard Towery są naprawdę mega silne. I Air Defense jeden został, wali ten Air Defense, puszczamy już smoczki z tyłu, puszczamy za nimi, no i naprawdę idzie bardzo ciekawie, tutaj jest sporo tych budynków poza wioską, także tutaj zrobić 100% będzie trudniej, ale zobaczymy, czy się uda, czy będzie 2-1 dla Baby Dragonów. Bach, bach, bum, 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 tu jeszcze ten Air był jeden. O, tutaj były 3 Airy były. Znaczy tu było troszkę mega trudniej, ale tą wioskę można zrobić na 100%. No i zobaczcie sobie, ten ostatni Air wali w naszego Baby, Baby, Baby Dragona. Jest! 37%. Mamy już jedną gwiazdkę, czyli naprawdę bardzo fajnie to ciekawie wygląda, ale tu niestety, o niestety ten Baby Dragon nam skręcił, żeby tylko dobił 50%, dobije 50%, dobije 50%, dobije, oba! I dup, no i pęknął Baby Dragon i jest nadal po jeden. No to teraz sprawdźmy sobie miniony, czy miniony wygrają ten pojedynek. Minion vs Baby Dragon, zobaczmy sami. No i mamy ostatnie starcie, czyli teraz miniony będą próbowały wygrać ten cały pojedynek. Może być remis, więc może być także to dogrywka, ale jak to będzie, zobaczcie sobie sami. Mamy 30 baloników, 2 błyskawice i 10 minionów przygotowanych w CC, więc sobie walczymy na Town Hall 6, 2 Air, 1 na zewnątrz, fajnie ustawiony, w sumie to 2 na zewnątrz, ale tutaj się trudniej przebić, ponieważ tutaj jest Archer Tower, która może nam szybko zbić te balony. Jest to Archer Tower na 5, bodajże 6 levelu, więc jest troszkę mega silniejsza. No to zaczynamy sobie ten pojedynek, to starcie. Oczywiście dwie błyskawice, błyskawice są naprawdę bardzo ważne. Zobaczcie sobie, bach, 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 bach. Na doleciał, czasem dwa baloniki wystarczą, żeby szybko ubić tego Aira. No i tutaj jest następny Air. No, ja o tym Airze zapomniałem. Chodź tu Air. Przeskakuj tutaj, balony szybko. Już puszczamy miniony z tyłu, już miniony z tyłu lecą. Troszkę parę się tam rozwidnęło, rozwidło się i poleciało do góry. A tutaj już, dobra, już cała gromadka pyka sobie, żeby szybko ubije te budynki. Bach, bach, zobaczcie sobie, jak one te budynki szybko koszą. Tutaj balony jeszcze mają mało, o, tu balony mają mało HP. Ciekawe, czy one się tam przedostaną do Air Defensa. Teraz jeszcze zostały jeszcze dwa defy zostały. Został Archer Tower, zobaczcie, jak ten Archer Tower wali. Ten Air Defense też je kończy. No i tu bodajże chyba 4 baloniki zostały. No 3 baloniki, czy one dolecą? Bum, 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 bum. Ale tu jeszcze miniony, zobaczcie sobie, jeden minionek. Pomyślał sobie, ale co ma Tonhala i ubije sobie Tonhala i właśnie to robi. Jest, udało się. Teraz czy nam tylko wystarczy czasu? Te budynki są jeszcze rozstawione po bokach. Te minionki się bardzo fajnie porozstawiały, co mnie mega ucieszyło. No i jeszcze 25 sekund i to wygląda bardzo tragicznie, ponieważ jeśli te miliony by latały w kupie, no to bylibyśmy gdzie? W dupie. No i bam, 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 bam. To 18 sekund, 3 budynki, ja tego tak nie widzę. O, wszystkie miliony lecą do Army Campa. Bam, 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 bam. Czy one teraz się rozdzielą? Jest, rozdzielili się. Słuchajcie, ja lecę tędy. To my tędy będziemy ubijać. Dom tego, dawać te boby. Bam, bam, 3 sekundy. Ja, co do sekundy, 100% znów się udało, czyli mamy 2-1 dla minionów. Yuppie, miniony wygrywają, także jeśli chodzi o taką strategię, jeśli chcecie zdobywać 3 gwiazdki, polecam wam masę balonów i 10 minionów, najlepiej max do CC i będziecie wygrywać naprawdę mega spotkania, będziecie mogli sobie grać, będziecie mogli się bawić. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli odcinek ci się podobał i ci się przydał, zostaw łapkę w górę i czekaj na następne. Cześć, trzymajcie się!